Zawsze byliście ciekawi, jak wygląda nasza sypialnia, graciarnia. Też jest mega gorąco, chociaż już na pewno nie tak gorąco jak 2 dni temu. No, Miki już kremem nie tak blisko. W sumie smakuje jak taki herbata z sokiem. Jest lemoniada, soczek jabłkowy. Chcesz kliknąć? Tak. To zrób papa. Pa. O, i tak to się prezentuje. Cześć, dzień dobry, witam się w poniedziałek rano. Ja już w miarę ogarnięta, odzywam się dopiero dzisiaj, ponieważ weekend mieliśmy taki mocno organizacyjny. W piątek, co my robiliśmy w piątek? W piątek chyba nagrywałam, powiem wam, że już mieszają mi się totalnie dni. W sobotę chłopaki byli u moich rodziców, my tutaj sobie nadrabialiśmy filmy. Udało nam się nagrać podcast i 3 mierzymy. A później jakoś tak mnie ścięło i już nie miałam mocy na nic. Później plan był taki, że jedziemy na wieczornego grilla, ale jak pojechaliśmy, okazało się, że Miki ma gorączkę, więc Filip sobie tam został na weekend, bo tak chciał, a po prostu my z Mikim wróciliśmy. I faktycznie było to jakieś dziwne. Miał tą gorączkę, noc była taka mieszana, rano jeszcze był taki stan podgorączkowy. Ale już wczoraj po południu jak ręką odjął, więc nie wiem, czy to była jakaś jednodniówka, czy też obstawiamy, że może napił się wody z basenu i mu po prostu to zaszkodziło. Ale już jest okej. I dzisiaj właśnie jeszcze rano tutaj był Filip z moją mamą, teraz Marcin pojechał ich odwieźć, wziął też Mikiego. Jeszcze w międzyczasie, wczoraj też mieliśmy taki w sumie dzień w domu, bo jak wam wspominałam, babeczka miała przyjechać po komody, finalnie ona nie przyjechała, ale przyjechał po niej ktoś inny. Duża komoda się sprzedała, małą przestawiliśmy do chłopaków, zrobiliśmy względny porządek. I co? I jakiś facet napisał, że jest zainteresowany tą pojedynczą, więc cała nasza dotychczasowa praca poszła na marne. Wywaliliśmy wszystko z tej małej komody, gościu zabrał też tą małą komodę. I teraz nasz salon wygląda tak. Tu są paczki, tam są graty jakieś takie do przejrzenia z komody. Tutaj są rzeczy typu właśnie na przykład ten kosz na pranie, jakieś te szczotki do kibla nowego i tak dalej. Więc no to no na razie musi tak stać. Nasza tymczasowa super szafka pod telewizor z 2 stolików. Tutaj w ogóle jakieś bombki, tu rzeczy na sprzedaż. Tu paczki do odesłania, tam jeden wielki bajzel. Zdecydowaliśmy, że sprzedajemy wózek, więc został wyprany i zaraz będzie wystawiony. No po prostu jeden wielki miszmasz i takie życie na kartonach, teraz nie wiemy tak naprawdę ile. Jeszcze wczoraj robiliśmy przemeblowanie w sypialni, ponieważ chłopaki chcą zacząć nagrywać z kamerką i w sumie może korzystając z tego, że jest tam względnie czysto, wam pokażę, bo zawsze byliście ciekawi, jak wygląda nasza sypialnia, graciarnia, a że jest tam porządek, to zapraszam. I wygląda to teraz tak, że wchodzimy, o, tu już chłopaki skakali po łóżku, tu mamy łóżko, a tutaj teraz mamy po prostu wielkie biurko, 2 te, no i takie ogólnie stanowisko do montażu, a tutaj mamy brzydką szafę i ogólnie w tym mieszkaniu były takie niedoróbki, o, jak wyłamane szuflady, ta w ogóle szafa w takim brzydkim, pomarańczowym kolorze, no, także tak to wygląda. Także tajemnica naszej sypialni, graciarni została odkryta, no my nawet planowaliśmy tą szafę jakoś, wiecie, może okleić na biało, no ale teraz to już nie ma najmniejszego sensu, bo i tak się będziemy wyprowadzać. No i właśnie głównie o takie niedoróbki w tym mieszkaniu chodzi, które były obiecane 2 lata temu, już zostaną zrobione, a nie zostały. No i jeszcze dochodzi na przykład, wiecie, dzielenie rachunków z kimś na górze. No i my powiedzieliśmy, że no już kolejny sezon, na to się nie godzimy. No, ale po prostu
jedna strona nie chce tego zrobić, druga nie chce za to płacić, nie za swoje rachunki i po prostu, wiecie, no, tak to się musiało skończyć, dlatego czekamy. Czekamy. Dobra, a ja tymczasem, korzystając z tego, że chłopaków nie ma, biorę te paczki, bo oczywiście część paczek mam do paczkomatu, część mam do DPD, a część mam do Orlen paczki. Ja mam wszystko tak porozwalane dookoła, więc i tak muszę iść na raty, bo po prostu ze wszystkim naraz się nie zabiorę, więc najpierw idę do paczkomatu, a później po prostu wrócę jeszcze po te dwie większe paczki, bo trochę zwrotów, trochę Vinted i no, lecę, żeby jak najszybciej to ogarnąć. Minut później, my już w samochodzie, jak możecie zauważyć, bez dzieci, więc można uznać, że jesteśmy na takiej mini randce. Jedziemy odebrać badania do Action i jeszcze do jakiegoś sklepu spożywczego. Także myślę, że no, z pół godziny nam zajdzie, może trochę dłużej, i później jedziemy na tego grilla, który nam się przesunął z soboty. Dzisiaj też jest mega gorąco, chociaż już na pewno nie tak gorąco jak dwa dni temu. Jest w ogóle mega duszno, także ja się już tutaj roztapiam. No zaraz kurier do nas wjedzie. Nie wiem, co tu się dzieje. No, także zaczynamy od przychodni. Później lecimy dalej. W ogóle tak dziwnie, jak taka cisza w samochodzie i nikt nie krzyczy z tyłu. Także korzystamy z tej ciszy i jedziemy. My już u rodziców przygotowujemy grilla. Tutaj Miki lata ze swoją nową chińską zabawką. Co ty masz? Wiatraczek masz? Pryskasz się wodą? Pokaż, jak wiatraczek działa. Psik, psik? No. Tu mamy taki wiatraczek i pryska wodą, tak? Fajny? Tak. Psik, psik? No, Miki już kremem, nie tak blisko. Kremem już wysmarowany, tak? Za dużo lotek bardziej. A mogę założyć moje klapki. A co teraz robisz? Jesz ziemniaczki? Tak, smaczne są. A mogę to założyć? Może. Dobra, przy okazji robimy test takiej Aritonki, jakiejś poruchowej. W sumie smakuje jak taki herbata z sokiem. Dla mnie lepszy ten klasyczny, ten jest dużo słodszy, więc jak lubicie słodsze, to polecam. Jak widzicie, my już wracamy. Z nami z tyłu Mikuś, dzień dobry. Dzień dobry. Jest przed 18. Filip jeszcze dzisiaj został. Ponoć z psem. Razem z psem, ponoć na ostatnią noc. Zobaczymy, czy jutro wróci do domu. My wracamy. Tak, Frania też została u babci. Teraz wracamy, bo jeszcze Marcin ma full roboty. A ty jedziesz do domu. Hamowanie przed światłami. Nie wiem, to może do Lidla jeszcze wejdziemy teraz, bo Marcin chce jakiś sok. Idziemy do Lidla? Możemy zejść. To wyjdziemy, ja mam ci jeszcze w planach zrobić paznokcie, bo tutaj już odrościk jest. Kupiłam dzisiaj w ogóle z Claresy jakiś lakier miętowy, więc zobaczymy. W ogóle jak... Pochrupki? Polody. Nie. Pochrupki i polody. Pochrupki i polody, tak? Aha, no dobra. I w ogóle, bo dużo z was pyta o te lakiery z Claresy, więc teraz w Hebe są na promocji. Część kolorów jest za
9 zł, część za 12, a bazy są po 15 i 16, także jeśli ktoś się czai, to jest dobra okazja, żeby sobie sprawdzić, bo no jest chyba nawet teraz no, porównywalnie jak na Allegro, więc po co zamawiać, skoro jest na miejscu. W moim Hebe jest akurat całkiem spory wybór, więc no, także ja sobie kupiłam jakiś tam miętowy kolor, dzisiaj będę robić, jak Miki pójdzie spać. Mam nadzieję, że to będzie szybko. Zielone. Zielone, a teraz jedziemy jeszcze do Lidla po jakiś soczek, chrupki i lody. Akurat chrupki to mam Mika i w torbie, bo rano kupiłam na grilla, ale o dziwo nie zostały... A teraz, no dobra, to jedziemy. Hol z Lidla i tutaj mamy pieczywko, mamy soczek, Mikołaj już mi tutaj coś kradnie, mamy oczywiście skyr, tego lidlowego nie było, tutaj jest lemoniada, soczek jabłkowy, mleko, te takie chrupki niby zdrowsze i dorwałam w ogóle coś takiego, baton proteinowy, pistacjowy. Ja lubię wszystko, co pistacjowe, więc przetestujemy. Mama! On jest taki dość spory. Dobrze, Mikołaj. Bo jak widzicie, tutaj na przykroju tych dwóch skierów... Poczekaj! Wygląda tak, także zobaczymy, będziemy testować. My już z Mikusiem chillujemy na kanapce. Gdzie dzisiaj, Mikuś, byłeś? Nie wiem. Gdzie byłeś cały dzień? A lati. U babci? Tak. I co robiłeś? Laden. Basen? Tak. Dzisiaj nie byłeś na basenie? Nie chcę. Nie, dzisiaj mimo, że było bardzo gorąco, to wiał wiaterek bardzo mocny, nie? Kilku. Tak? Azi. A gdzie jest Filipek? A Galo. Gdzie? W przedszkolu? Nie ma. U babci jest, tak? Został u babci? Tak. A my zaraz co? Idziemy zaraz się kąpać i Mikuś idzie spać, tak? Alagi. A Mikuś jest zmęczony dzisiaj? Alany. Zmęczony jesteś? Alany jestem. Zmęczony? Alany. Zmęczony? Głodny? Tak. A co chciałbyś zjeść? Alagi. Alagi. Żelki? Tak, tak. Nie, żelki już dzisiaj nie. Kanapeczkę? Tak. Gryzolki? Nie. Kanapeczkę? Tak. A z czym kanapeczkę? Jajem, Ada. Z czym? Jajem. Z serkiem? Tak. Z serkiem czy z masełkiem? Jajem. Z masełkiem? Jajem. Czy z serkiem? Jajem. Mikuś się rozgadał, tak? Mikuś, a zaśpiewasz jakąś piosenkę dla widzów? Tak, tak, tak. Zaśpiewaj piosenkę. Widać, że Mikuś się dzisiaj dobrze czuje. Dobrze się czujesz? Tak, czuję. A dasz mi buziaka? Nie. Nie dasz mi buziaka? Tak. To co, idziemy robić kolacyjkę? Nie. To jesteś głodny, czy nie? Nie. Ale ty jesteś kłamczuszek mały. Kochany kłamczuszek? Nie. Aha, a jeszcze wracając, bo zapomniałam powiedzieć, okazuje się, że wyniki moich badań są dobre, także nie ma na co zrzucać, trzeba brać się do roboty i do działania, nie? A ja? Klik. No. Ja? Chcesz kliknąć? Tak. To zrób papa. Pa. To. No tu, na duży. Duży. Chodzi? No. Dobra, Miki śpi, jest po 20, ja zbieram się za paznokcie, jak widzicie jestem trochę żółta, bo mam tutaj lampę, co prawda na dworze jest jeszcze jasno, ale tutaj już takie światło jest nie najlepsze, tu mam swoją frezarkę, taką jakąś bidną. Kiedyś miałam w ogóle czempiona, ale sprzedałam, bo wiecie, na mój użytek ta w zupełności wystarczy.
Tutaj mam też swoją tą nową lampę, też jakąś z Allegro za 50 zł i trzymały się 2 tygodnie, więc jest spoko. No, także biorę się za ściąganie tego lakieru i później nałożę sobie ten, który sobie dzisiaj kupiłam, taki coś miętowy w kropki, także do dzieła. Dobrze, moi drodzy, ja już tutaj sobie pierwszą rękę skończyłam. O, i tak to się prezentuje. Nawet całkiem ładnie wygląda ten kolor, taka rozbielona miętka z takimi właśnie czarnymi ciapkami. Z tyłu jeszcze lampa stoi, tutaj wszędzie wszystko stoi, także nie zważajcie na to. Ja już się będę z wami żegnać, bo no jest już późno, jest godzina 21, także ja kończę sobie szybko drugą rękę, a my widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!